Hej, witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia, to jest siwy, dość brudny, niestety mamy dość brzydką pogodę ostatnio, więc nie jestem w stanie go za bardzo wyczyścić, nawet w tym momencie zaczęło padać, ale nie poddajemy się, ponieważ już bardzo dawno nie jeździłam na siwym, ostatni to był właśnie odcinek z Pepsi, ale to było chyba już tydzień temu, z dwa tygodnie temu to był tylko teren, a jeśli chodzi o jazdę, to na zawodach, które były już ponad miesiąc temu, więc troszeczkę zeszło, więc mam w planach na niego wsiąść, mam nadzieję, że mnie nie zrzuci, ponieważ ostatnio właśnie jak jeździła na nim moja koleżanka, no to niestety spadło i pokażę wam, co się stało z moim siodłem, bo zobaczyłam to dopiero teraz, więc w ogóle mam dwie straty, ale to zaraz o tym. Miałam w planach dzisiaj nagrać fajne rolki właśnie z tym sprzętem, ale nagle, jak podniosłam tą podkładkę, bo to sobie leżało, to zobaczyłam, że na tym siedziały mi myszy i zobaczcie, jak mi tutaj zżarły ten czaprak. To jest nowiusieńki czaprak, kupiony z miesiąc temu, nawet chyba nie wiem. I on już jest po prostu pogryziony. Na całe szczęście tutaj go nigdzie nie pogryzły, więc jest cały, więc pod siodłem tego nie będzie widać. I również tutaj podgryzły mi podkładkę pod spodem. Niestety z myszami są same straty, więc po prostu już nie mamy weny na nagrywanie tej rolki i też pogoda się zepsuła, więc to nagram później. Ja go zaraz tak szybciutko wyczyszczę, bo jest dość brudny i powiem wam szczerze, ostatnio wstawiłam odcinek z Lonży i fragment tego odcinka wleciał na TikToka i ktoś mi napisał, że mogłabym przynajmniej wyczyścić konia, ale on był wyczyszczony, tylko on... No, on po prostu jest brudny, no to jest zafarbowana sierść i teraz go nie wykąpię w taką pogodę. My nie mamy, wiecie, stajni, żyje wolnowybiegowo. Nie kupujcie siwego konia na wolnowybieg, to był zły wybór, bo jednak ciężko jest utrzymać go w czystości, bo nie mam jak go wykąpać teraz. Trudno, będzie chodził całą zimę brudny, no i trzeba się z tym pogodzić. Zabieram się za szybkie czyszczenie siwego, chociaż jak mówiłam, cudów nie zdziałam. Troszeczkę go wyczyścimy. Niestety zaczyna padać i okaże się, że będziemy musieli jeździć w deszczu. Jestem do tego przyzwyczajona, ale fajnie było ostatnio na odcinku u Marty, gdzie... Oj, z tym siermięgą. Gdzie Marta ma, wiecie, halę i to jest... To byłby plus, to byłby idealne warunki dla siwego. Hala, boksik, jak pada, trzeba się schować. W sumie zaczęło mu kropić, to pewnie dlatego on się tak nagle obudził, bo prosi, żeby go stąd zabrać, a nie lubi jak pada. To też ostatnio wstawiałam do sobie filmikę. I on jest... Nie wiem dlaczego, ale on jest rudy. Co mogło go zafarbować na rudo? Jak on na padoku ma... Ale mi spada kropla po prostu do oka. Coraz mocniej zaczyna padać. Ja mam zawsze takie szczęście, że na odcinkach pada u mnie. No, ale co zrobić? Trzeba jeździć, trzeba trochę ruszyć siwego, chociaż pół godziny. Ostatnio miał Lążę. Będzie brudny. Ale wstyd. Chociaż są takie gąbeczki, co można tak przeczyścić. Ale no mówię, no bez sensu mi go też myć. Jak on zaraz tak się wybrudzi, jakbyśmy jechali na zawody albo na jakiś wyjazd, no to wiadomo, bym wiochy nie robiła. Ale tutaj w domu, no to bez sensu, nie miała go za każdym razem szorować, nawet tak ciepłą wodą i wiaderkiem. Ej, coraz mocniej pada. Czemu tak nie zawsze mam szczęście? Musimy pojechać do Marty na halę. W ogóle. Był taki plan, ponieważ Marta nas zaprosiła, żebyśmy przyjechali z siwulcem tak na miesiąc, ponagrywali jakieś wspólne odcinki. Ja bym skorzystała z hali, siwy miałby jakieś treningi, ja bym miała treningi i wszystko byłoby w porządku. Jednak teraz ciężko byłoby mi się rozdwoić na dwie stajnie, też kwestia finansowa dojazdów, bo tam jest też godzinkę drogi. Codziennie dojeżdżę do siwego, a codziennie dojeżdżę do Soniki, Sonia teraz źrebna. I nie wiem, może to ogarniemy w przyszłości. Myślałam, że może w nowym roku, już po vlogmasach, bo w tym roku planujemy dla was również vlogmasy. Może się uda i zrobimy takie coś dla was, ale na ten moment ciężko. No i tak by było ciężko po nowym roku, ale może jakoś realnie byśmy do tego czasu wymyślili jakiś plan dojazdów, plan treningów i wszystkiego. Jak ja bym nie mogła dojeżdżać, to pewnie Marta by mogła pojeździć na siwym, bo też chciała mi troszeczkę udostępnić konia. Ale na ten moment jest to wszystko w takim, pod takim wielkim znakiem zapytania, więc obserwujcie, a być może się to stanie. Jak będziecie oglądać odcinki, to na pewno się to stanie, bo będzie nam łatwiej, bo będziecie wtedy chcieli to widzieć. Co ja powiedziałam? Wyczyściłam już siwemu kopytka od spodu. O dziwo nie jestem aż tak bardzo brudna, bo nie ma aż takich brudnych nóg, ale jeszcze mu wyczyścimy tutaj tak z przodu, żeby nie było wstydu. No, postaw. Już czyściłam sobie.
Chociaż tutaj wszędzie jest błoto, więc on stanie, to zaraz znów jest dalej. Chciałam wziąć węża i umyć, ale wąż jest tam kawałek stąd, więc ja bym mu umyła te nogi, przeszła tutaj i by nie było widać różnicy. Zaraz na placu sobie pewnie on wyjeździ. Stój! Siwy jest koniem, który nienawidzi deszczu. Naprawdę. On zawsze stoi grzecznie, a tylko mu troszeczkę pokropi na łeb, to on już. Nawet nagrałam filmik, jak tylko troszeczkę pokropiło, to na moim Instagramie znajdziecie. I Apollo z Siwym od razu się schowali pod wiatę. W sumie Apollo stoi pod wiatą w tym momencie, więc też się schował. Ale dobra, nie pada jakoś mocno. Gdyby lało, ja bym go zmuszała tutaj stać, to rozumiem, że mógł być na mnie zły, no ale ja też to wytrzymuję, to nie on wytrzyma. Przejdź. Krzywda ci się nie dzieje, chłopie. Przejdź. Ciężko to wyczyścić. Już mi się nie chce jeździć taką pogodę. To było najbardziej zabłocone. Dobra, maseczka błota na kopyta. Trudno. Później może pójdzie na łąkę, to sobie trochę wytrzepię. Może go osiadłam w boksie, to wtedy się trochę uspokoi. Przejdziemy i damy mu odpocząć od tego deszczu, bo będzie miał depresję. Założyłam już tutaj czaprak. Trochę zmógł, bo go nie schowałam, jak wam go pokazałam. Ale nie jakoś mocno. I podkładkę. I chciałam wam pokazać. Myślałam, że mam takie czarne palce, ale mam nowe paznokcie i nie ogarnęłam, bo zmieniłam kolor. Sorry. Może jest tylko pyta. Chciałam wam pokazać to siodełko. Zobaczcie, co się z nim stało. Jest całe obtarte. Nie wiem, czy to widać w kamerze. O matko, widać. I ja ogarnęłam, co się stało. Ponieważ to jest w sumie po upadku z Oliwii z Siwego, jak Oliwia spadła, to ja się właśnie dziwiłam, że jej strzemię, to prawe czy lewe, już nie pamiętam, było po prostu po drugiej stronie tak zrzucone. Czyli po prostu jak Oliwia spadała, to jej noga musiała, wiecie, przez tą stronę przelecieć, tutaj przetrzeć i zostało strzemię z tej strony. Ucierpiało trochę się to, no trudno, nic się nie stało, będę musiała to po prostu wyprostować i mam nadzieję, że troszeczkę się uda to wyreperować, bo szczerze w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, bo od tamtej pory ja też nie wsiadałam na Siwego, ani go nie siodłałam, bo nie było po prostu na to czasu i dopiero dzisiaj to zobaczyłam i miałam takie, co się stało z tym siodłem, ale już po prostu ogarnęłam, więc ubieramy, a po jeździe je wypasujemy i zobaczymy, to, czy to coś da, bo strasznie to wygląda. Załamana. Siwulec chyba ogarnia, co się dzieje, że mimo wszystko on wie, że pada, ale że będzie musiał jeździć i już się z tego nie wybroni. Pokaż to oczko. O, tutaj też jest z nim problem, żeby coś pozwolił sobie zrobić. Ostatnio umyłam te oczy. O, ale pozwolił teraz. Drugie oczko pozwalasz, tak? Dziękuję. Kto to biegnie? Jakiś koń. Apollo? Dobra, idę po głowie, idę się ubrać i chyba już troszeczkę mniej pada, więc Siwy będzie szczęśliwy. Jak patrzę sobie na to siodło, to mnie boli, ale dobra, siadam. Jezu, ja ostatnio siedziałam na kucyku. Stresujesz się? Tak, że spadnę. Bo ją zrzucił. Tak. Ja też już z niego spadłam i też bardzo bolało. Ja nie lubię z niego spadać, bo z niego bardzo boli spadanie. Siwy w ogóle nie jest delikatny. Jeszcze mam zakwasy po Aronie. Nie wiem, jak to się stało, bo w sumie na Aronie to popykałam tyle co nic, ale mam zakwasy. Może dlatego, że inne siodło, inny koń. I czuję to strasznie na nogach, ale... O Jezu, jak ja się na nim dziwnie czuję. A, bo to nie moje strzemiona, właśnie. Zrobiłam dopiero drugie kółko stępa, a już jestem naprawdę zmęczona. Czuję, że mam takie obolałe nogi, więc nie wiem, jak będzie dzisiejszym treningiem, bo Siwy ma bardzo mocny kurs i trzeba się na nim trochę tak trzymać ciałem, a ja czuję, że mam takie bezwładne, takie bez sił. Też dawno nie jeździłam, nie ćwiczyłam też na siłowni i to są tego skutki. Muszę wrócić i do tego. Bo czuję się znowu jak taki worek ziemniaków. Tak... Aj, to może być ciężki trening, szczerze powiedziawszy. Nie lubię, jak się czuję taka bez sił, bo wtedy nie czuję po prostu kontroli ani nad sobą, ani nad koniem, a to takie dość chyba niebezpieczne. Mam normalnie kryzys. Nie jeździecki, ale pogodowy. Już mam dosyć. Zimno mi tylko postępowałam, a jest naprawdę zimno. I nie wiem, jak to będzie z tym kusem. Raczej nie będziemy galopować.
bo jest dość ślisko i boję się, że siwy jeszcze w tym pomyśli sobie, żeby bryknąć, a tutaj wstęp jest dość ślisko, więc musimy sobie znaleźć takie suche miejsca i zobaczymy, jak to będzie szło, więc dzisiejszy trening może nie być najlepszy. No ale trzeba się przełamać, musimy wrócić do formy. Zawsze jest tak, że jak się zrobi dłuższą przerwę, to te pierwsze treningi są takie słabe, a później powinno być lepiej, więc zobaczymy. Siwulek, zobacz, jak cię zapienił, a jeszcze nic nie zrobił. Nawet zaprezentował, tak? Fajny. No dobrze, ruszamy kusem. A i jeszcze tutaj wspomnę o tej grzywie, bo ostatnio mówiłam wam o tej grzywie, że zostawiam to, żebyście się przyzwyczaili, że tak głupio będzie wyglądał, że tu irokesito. Ale teraz wpadłam na pomysł, że jednak zbytnio mnie to irytuje, że mam pół grzywy irokeza, a pół długiej. I chyba mu to będę musiała wszystko ściąć na irokeza, niech mu to od nowa urośnie na nowo. On miał kiedyś irokeza i wyglądał całkiem spoko, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo no nie podoba mi się. Wygląda jak wieśniak. Ruszamy, nie przedłużamy. On nie kaszlał, on to wysmarkał. Bardzo ładnie mu wszystko wyleciało, jest sucho. Ja muszę tak ścinać, bo jest Pokusowaliśmy dosłownie chwilkę, ale jest ciężko z tego względu, że jest trochę ślisko i idzie bardzo tak nieregularnie siwy. I tak w jednym miejscu idzie pewnie, w drugim już zwalnia, bo jest ślisko. Ja go z drugiej strony też nie chcę poganiać, więc mamy takie mega wolne tempo. On w prawą stronę jest dużo gorszy, bo wygina się na lewo, a też długo teraz jak nie chodził po taką normalną jazdą, po takim treningiem i troszeczkę się usztywnia, a z drugiej strony jak próbuję to przepracować, to jemu się dziś nogi gubią i się ślizga, więc pojeździmy go tak delikatnie, zmienię sobie teraz kierunek na tą lepszą stronę i pokombinujemy. Nawet koła się mi ciężko robi, bo tylko tutaj jestem w stanie, jak jest ten piasek, a tam już w narożnikach jest tak ślisko, że za dużo dzisiaj niestety nie popracujemy, ale to nic, pojedziemy go sobie tak po prostu dla rozruchu i w tygodniu ma już być lepiej, bez deszczu, więc raczej powinno przeschnąć i wtedy będziemy mogli więcej potrenować. Ruszam dalej, jedziemy. O, rower jedzie, no straszne rzeczy. O, jak on się patrzy. No rower. Patrz, on jedzie szybciej od ciebie. No, on zawsze boi rowerów.
kiedy ja zmieniłam nogę na złą. Jechałam dobrze i nagle na złą. Nie mogę. Dzisiaj nie wiem, czy się dogadamy. W lewą stronę natomiast za mocno się przegina, ale nawet nie robi tego, że on przegina szyję. Pokaż, Siwy. Wstań do góry. Nie tylko, że on robi szyję tak, że on daje w lewą stronę, tylko jeszcze jakby pysk podnosi do góry. I z głową nie idzie tylko tak, tylko jeszcze jakby brodę podnosi do góry. I nie wiem, dlaczego on tak jedzie tak, żeby się patrzył w niebo. Może tego tak bardzo nie widać z boku, ale z góry ja widzę, jakiego pysk jest po prostu wyżej, a powinien być tylko przesunięty lekko nosek. Nie wiem, widać to? On biega tak. A powinien jak coś, to być troszeczkę skierowany do środka, a nie tak o. Ja nie mogę go wyprostować, a jak chcę go wyprostować natomiast w drugą stronę, to nie jest jakiś krzywy. No za mocno się po prostu usztywnia po tej przerwie. Staram się go pojechać prosto, ale tylko tyle oczekuję. Prosto, ale jest ciężko. Ja już jestem zmęczona, bo ja sapię strasznie. A pojeździłam chwilkę.
stwierdziłam, że już sobie zakończymy tą jazdę z tego względu, że jest naprawdę ciężko i ja myślę, że tutaj tak naprawdę głównym czynnikiem jest podłoże, bo jest dość ślisko w niektórych miejscach, było tak parę sytuacji, gdzie siwy się już poślizgnął, on się boi, czuje się niepewnie, przez co próbuje mi się troszeczkę zwieszać na wędzidle, żeby utrzymać tą równowagę. On naprawdę fajnie chodzi na zewnętrzne wodze, a tutaj ja nie mogłam nawet trafić w drągi, bo wymijał mnie, tak ja czułam, jakby on po prostu sobie, wiecie, szukał, gdzie jest sucho i tam stanie, niekoniecznie tam, gdzie ja mu wskażę. I nie możemy się dogadać, bo no serio, jak jedziemy w parkurze, to na każdą przeszkodę siwy wjeżdża mega równo na zewnętrznych wodzach, a tu mamy problem, żeby trafić w drąga. I to nie na jakiś szyk drągów, tylko dosłownie na trzy drążki. Tu jednego, tam dwa. No i uważam, że dalsza jazda nie ma sensu, jest też dość niebezpiecznie ślisko. Troszkę go rozruszałam, sprawdziłam, że jest grzeczny. Nie jest sztywny, bo ja nie czuję, żeby on był jakiś ciężki na pyszczku, ale on nie wie, co ze sobą zrobić, więc trochę kręci tą głową na lewo, prawo, jeszcze ją przygina do góry. I nigdy tak nie jeździł w taki sposób. Michał też to nawet zwrócił uwagę. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ja to później sobie obczaję, bo z góry to dość mocno widać, bo jednak widzę tutaj linię grzywy i gdzie ten pysk ląduje, że jest powyżej w ogóle poziomu, w którym powinien się znajdować. I uważam, że no, dalsza jazda nie ma sensu, poczekamy aż podłoże wyschnie. Dzisiaj jeszcze troszeczkę kropi, niby ma jutro nie padać, w poniedziałek ma już być 18 stopni, więc myślę, że sobie to zdąży przeschnąć, bo tu dość szybko plac wysycha, byleby nie padał chociaż jeden dzień. A na razie jest kiepsko, więc poczekamy. Trochę pojeździłam, nie jestem zbytnio zadowolona, ale ja też nie jestem przygotowana na taką jazdę. Siwy to już w ogóle po takiej przerwie, no i tak jest mega grzeczny, tylko no nie dogadujemy się dzisiaj, podłoże nam nie sprzyja, więc co się mamy męczyć. Ja go jeszcze postępuję i pójdziemy go rozsiodłać, bo ja nie uważam, żeby konia tak męczyć na siłę i go ustawiać, jeśli nie ma do tego po prostu aktualnie warunków. Nadrobimy następnym razem. Czekaj, poczekaj siwy. Najpierw siodełko, ślub. Tak, i teraz wolny koń. Uciekaj. On pójdzie do boksu, czy na łąkę będzie próbował się dostać? Do boksu. Dobrze, odstawię tego sprzęcik. Niestety bardzo ubolewam nad tym siodłem i powinnam je bardziej w sumie przyczyścić, ale nie mam za bardzo już takiego płynu do mycia, więc je tak delikatnie przetrę tylko tutaj na tym siedzisku, żeby troszeczkę ta skóra po prostu sobie wpiła czegoś wilgotnego, czyli tego wosku. Może troszeczkę nabierze koloru i ta rysa się gdzieś tam zmniejszy. Czasem się tak zdarzało, jak gdzieś porysowało się siodło, że siodło trochę odżyło. Kamerze to wygląda, jakby całkiem zniknęło. No ja dalej widzę pod kątem na przykład. Zobaczymy, jak to wyschnie. O, jeszcze tutaj z przodu. No niestety to tak to jest. Jeszcze tutaj. Najgorzej, jak ktoś na przykład jeszcze wsiądzie na konia, na przykład w jeansach. Nie róbcie czegoś takiego. Albo zwracajcie uwagę na przykład na bryczesy, czy nie mają gdzieś jakichś zamków, jakichś guziczków. No tu na przykład mam wysoko guziki, nie? Więc jak siadam, no to moja pupa nie. Ale niektóre są takie, że nisko schodzą wam na pupę i wtedy te guziki gdzieś drapią. Albo przy schodzeniu są tu na przykład guziki i jak się schodzi, no to się przeciera bok siodła. Ja jestem na to wyczulona, więc albo jak zaczynacie przygodę, to w jakichś leginsach na przykład, które nie mają żadnych guzików, w jakichś dresach. No albo bryczesy, ale bryczesy też są różne, bo wiadomo, wszystko zależy od producenta. Niektórzy produkują rzeczy, a się na nich do końca nie znają, więc no nie jestem w stanie przytoczyć takiej firmy, która jest, ale jest szansa, że taka się znajdzie, bo różne rzeczy wypuszczają, więc na to trzeba zwracać uwagę. No tu niestety strzemię, zahaczyło, no zdarza się. Ja to pod kątem widzę, nie wiem, czy wy to widzicie w kamerze. Zobaczymy. Ale tu pod kątem widzę z tą krechę. Ciemno. No coś jeszcze widać tutaj, widać. Jak się odbije światło. No, no niestety, no co poradzę, no trudno. Trudno, jeszcze spróbuję to później doczyścić, dopastować, zobaczymy jak to się wchłonie, bo to w sumie jeszcze się nie wchłonęło. Trzeba to zostawić na całą noc. I jest to pod dupą, nie będzie tego widać, no ale mimo wszystko to zawsze boli, bo wydało się na to pieniążki, tak. Tu jeszcze trochę. Ja je muszę wziąć i cały sprzęt wyczyścić, ale te najważniejsze elementy ogarnę. Dobra, ja już z wami żegnam. Siodło powiedzmy, że trochę uratowane. Trening również nie był najlepszy,
Ale pamiętajcie, że no nie każdy trening może być idealny. Właśnie takie piękne jest jeździectwo, że za każdym razem jest inaczej. Można mieć innego konia, koń danego dnia może mieć inny charakter, są różne humorki nasze, konia, różna pogoda. Tyle się dzieje i to wszystko wpływa na to, jak wygląda trening. Ja się nigdy nie załamuję, bo wiem, że mam nad czym pracować i będziemy dalej trenować. I będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach i wtedy mam nadzieję, że będzie już lepiej. Do zobaczenia i widzimy się już za 2 dni. Pa, pa!